let it hang, hang. Let it hang, hang. Ci, co śledzą mnie systematycznie, wiedzą już, że nie tak dawno temu udało nam się wejść z kamerą do wyburzanego budynku. Budynku, który był przed wojną, znaczy czy w trakcie wojny, fabryką amunicji i karabinów Mauser 98K. Dziś wraz ze Stowarzyszeniem Bastion podejmiemy próbę wpuszczenia specjalistycznego drona podwodnego do zalanych podziemi. Za chwilę będziemy rozpakowywać podwodnego drona i wpuszczać właśnie do tych zalanych podziemi. To nie stary, to jest drugi. Ty masz kupa już te? Tu jest wejście dalej, już widać. A jest, faktycznie, no. No. Coś do tego zastało. Ale jest wejście, widać na pewno coś. No tak, kurza ma dużo, to nie mam się bo. Nie. Właśnie nie może iść za głęboko. Sorry for me, gonna just be history. You say
też zalanej. Tam te wszystkie otwory sprawdziliśmy. Film zobaczycie. Ale widzieliście już przed chwilą. Nie wiem, jak to będzie zmontowane. Ale wpuszczamy teraz do następnej drzwi. Musiałem trochę odejść na bok, bo w tym gwarze nie dało się nic powiedzieć. Jest to już trzecia próba zejścia pod ziemię, czyli trzeci otwór penetrujemy. Już do tej pory udało nam się ustalić, że mamy cały poziom piwniczny, czyli ten dolny poziom jest tak duży jak ten i jest cały zalany. Kanał, który rzekomo mi się zdaje, że do którego wchodziłem w latach 90. po weryfikowaniu okazał się, że jest też zalane i to bardzo głęboko, więc nie mamy szans na spenetrowanie. Próbujemy dalej, będziemy próbować i cały czas dyskutujemy, co zrobić, żeby sprawdzić, czy te niższe poziomy są tam dalej. Jest i nurek. Płetwo nurek. Witam. Nie chcę zejść pod wodę, ty. Nie, widzieliście, jak kolor wody jest? Myślę, że się pieści. Zobaczcie, coś wam pokażę.
oryginalny niemiecki kabel został wycięty w tym miejscu, czemu nikt go nie wyciął poniżej, prawdopodobnie dlatego, że podziemia są zalane od bardzo dawna, nawet od czasu wojny. Na tej ścianie były skrzynki, rozdzielnie elektryczne. Właśnie próbujemy dronem dopłynąć poniżej, na ten niższy poziom i zobaczyć, czy takie elektryczne skrzynki są tam do tej pory. Jeżeli tak, to nikogo przed nami nie było, jeżeli czegoś takiego nie ma, czyli już ktoś tam był i spenetrował te podziemia. Właśnie dotarliśmy do tego miejsca, o którym przed chwilą mówiliśmy dronem. Obraz jest słaby, ale kable są też ucięte, czyli przed nami ktoś już tam był. Nasi tu byli, tam. Tak na koniec dodam, że to nie koniec naszych poszukiwań w tym obiekcie, o czym przekonacie się już niebawem. Myślę, że i tym razem udało mi się pokazać Wam coś ciekawego. Śledźcie kanał, śledźcie postępy z poszukiwań. Cześć, do następnego.